Piotr Machalica przyjechał do Częstochowy, aby objąć posadę dyrektora w miejscowym teatrze imienia Adama Mickiewicza. Nie upatruję jakichś takich trudności, nic mnie nie paraliżuje, nic mnie nie spycha w jakiś taki, że mam stracha, że się boję. Nie. Myślę tylko, to się troszkę zwiąże z tym, co powiedziałem przed chwilą, bo jedna podstawowa rzecz, żeby nie tracić energii, nie tracić poweru na rzeczy zbędne, niepotrzebne, które zawsze się zakradają, ale trzeba je, no, jak się da, delikatnie i miękko eliminować. Bo nie to jest istotą sprawy, tylko to, co my zaproponujemy tej publiczności częstochowskiej, w tym i może jeszcze przyszły, i może jeszcze w następnym sezonie. Ku jej radości, mam nadzieję. A samo miasto, zdążył pan już poznać często? Miasto jest mi w ogóle bardzo bliskie, bo tu od 30 lat cały czas przejeżdżałem, ale tak go poza Jasną Górą to nigdzie się nie udawałem w boczne uliczki, a teraz już poznałem tak troszeczkę, ale mam nadzieję, że jeszcze znajdzie się ktoś, kto mnie oprowadzi po tym mieście. Jest takie miasto, które zna, a przynajmniej znać powinien, każdy Polak. Położone w urokliwym otoczeniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Miasto pielgrzymek. Miasto nowoczesnego przemysłu. Miasto kultury. Europejskie miasto młodych. Miasto samorządności, pierwsze w Polsce i w całej Europie Wschodniej, otrzymało Nagrodę Rady Europy. Mówi się czasem, że Częstochowa jest jak Rzym, bowiem jest to miasto zbudowane na wzgórzach. Uznawana jest za duchową stolicę Polski. Przed nami polski Rzym. Zwiedzanie Częstochowy rozpoczynamy od archikatedry pod wezwaniem Świętej Rodziny. Ta monumentalna, neogotycka budowla usytuowana jest przy placu Jana Pawła II i pełni funkcję katedry biskupiej archidiecezji częstochowskiej. Wybudowana została na początku XX wieku według projektu Konstantego Wojciechowskiego i po dziś dzień jest uważana za jeden z największych kościołów w Polsce i Europie. Wnętrze świątyni ozdobiono granitem skandynawskim, pochodzącym ze stojącego podczas zaborów pod Jasną Górą pomnika cara Aleksandra II. Z wyjątkiem nawy głównej, wszystkie okna i rozety wypełniono witrażami o tematyce narodowej lub sakralnej. Ołtarz główny stanowi tryptyk, którego środkowa część przedstawia Świętą Rodzinę. Boczne skrzydła zawierają sceny z życia Jezusa Chrystusa. Pomysłodawcą i inspiratorem powstania ołtarza był ksiądz biskup Teodor Kubina. W lewej nawie bocznej mieści się kaplica Matki Bożej Częstochowskiej z centralnie usytuowaną kopią obrazu jasnogórskiego. W krypcie pod kaplicą spoczywają biskupi diecezji częstochowskiej. Na ścianie wisi kartonowy projekt witraża, którego oryginał umieszczony jest w kaplicy Piusa XI w Castel Gandolfo. Przedstawia on scenę z tak zwanego cudu nad Wisłą. Bazylikę odwiedzał dwukrotnie ojciec święty Jan Paweł II. Na pamiątkę tych wydarzeń ustawiono 3-metrową rzeźbę przedstawiającą postać papieża. Stary Rynek, najdawniejsza część miasta pochodząca z XIV wieku, kiedy to starej Częstochowie nadano prawa miejskie.
przeszłości otoczony był prawdopodobnie murami z czterema bramami i drewnianym ratuszem. Obecnie rynek ma kształt prostokąta i zabudowany jest starymi kamienicami pochodzącymi głównie z XVIII i XIX wieku. Podobno przez jedną z barokowych bram, zwaną Ptasią Bramą, wjeżdżał na rynek sam Napoleon Bonaparte. Miał on również, jak głosi legenda, zatrzymać się w karczmie przy ulicy Mirowskiej 4, gdzie obecnie mieści się dawna karczma. W południowej części usytuowana jest najstarsza częstochowska świątynia, kościół pod wezwaniem świętego Zygmunta. Wzniesiony został około 1350 roku, a w XV stuleciu przekazany ojcom Paulinom. Obecny, barokowy kształt kościoła posiada fasadę z dwiema wieżami. Wnętrze trójnawowej świątyni mieści pięć neobarokowych ołtarzy, witraże i nagrobki. Ołtarz główny w części centralnej posiada krucyfiks, po którego bokach znajdują się rzeźby świętego Piotra i świętego Pawła. Późnobarokowe ołtarze boczne, bogato zdobione wielobarwnymi stiukami i kolumnami, przedstawiają w swych centralnych częściach Matkę Bożą z Dzieciątkiem i Chrystusa Pięciorańskiego. W nawach bocznych znajduje się obraz Matki Bożej Pocieszenia i wizerunek świętego Antoniego. Do dziś zachowało się arkadowe przejście z kościoła do klasztoru, obecnie plebanii. Na frontowej ścianie kościoła wmurowana jest tablica upamiętniająca spotkanie ojca świętego Jana Pawła II z wiernymi podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w czerwcu 1979 roku. No, bardzo się czuję zaszczycona jadąc tu z panem Piotrem. Dorożko, mam okazję. To jest, aczkolwiek powodujemy pisk opon i zamieszanie w mieście, co? Gmach Filharmonii zbudowany na gruzach zburzonej przez hitlerowców synagogi, jednej z największych w Polsce. Filharmonia posiada wspaniałe warunki akustyczne. Ośrodek życia muzycznego miasta. Odbywa się tu doroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaudemater. O wiele starszą instytucją kultury w mieście jest Teatr imienia Adama Mickiewicza. Jego tradycje sięgają XIX wieku. Wszyscy i szczęśliwie podnieśli kotwicę. A pracowali tu Juliusz Osterwa, Adam Hanuszkiewicz, Tadeusz Bartosik, Henryk Talar, Marek Perepeczko. A obecnie dyrektorem artystycznym jest Piotr Machalica, który wspólnie z nami zwiedza właśnie miasto. Ruszamy tak zwanym prastarym szlakiem pielgrzymkowym, który rozpoczyna się od placu przy kościele świętego Zygmunta, najstarszego w Częstochowie. To jest ten kościół, który zostawiliśmy za sobą. I ten odcinek od placu, właśnie przy tym kościele, do Parków Jasnogórskich ma prawie dokładnie 1,5 kilometra. Jest podzielony na trzy części. Na pierwszą, drugą i trzecią aleję, a teraz my jesteśmy właśnie w tej pierwszej. Alei Najświętszej Maryi Panny oczywiście. Tak, usłyszałem, że powiedziałeś, że najstarszy kościół w Częstochowie, tak. Myślałem, że najstarszy jest Jasnogóra. Okazuje się, że nie. Proszę, ile można się dowiedzieć? Tak jest. W ciągnących się wzdłuż kamienicach, głównie z XIX i początku XX wieku, znajdują się sklepy i punkty gastronomiczne. Pomiędzy zabytkowe budowle w samym centrum miasta
W bezpośredniej bliskości dworca kolejowego zaprojektowano nowoczesną Galerię Częstochowa. Zastąpi ona centrum handlowe Merkury, będące reliktem z okresu PRL-u. Nowoczesna fasada oraz estetyczne i funkcjonalne wnętrza, w których znajdą swe miejsca stoiska sklepowe znanych i cenionych marek, zmienią na korzyść tę część alei. A eleganckie restauracje i lokale gastronomiczne z pięknym widokiem na miasto przyciągną z pewnością nie tylko klientów, ale również wszystkich spragnionych relaksu. Otwarcie Galerii Częstochowa zaplanowane zostało przez amerykańską firmę deweloperską Polimeni na pierwszy kwartał 2008 roku. Dla pasjonatów antyków i starych bibelotów organizowana jest raz w miesiącu, a zlokalizowana na Starym Rynku, Giełda Staroci. Obok zabytkowych już zegarów, mebli czy obrazów znaleźć tu można dużo bardzo praktycznych jeszcze przedmiotów. Najstarsze szlaki pielgrzymkowe to są takie ponad 500 km albo więcej i trzeba iść ze 2 tygodnie. Największa jest oczywiście warszawska pielgrzymka piesza. Jasna Góra jest jednym z największych ośrodków kultu religijnego na świecie. Tradycje pielgrzymowania do cudownego obrazu sięgają 6 stuleci istnienia sanktuarium. Obecnie rocznie przybywa na Jasną Górę 4,5 miliona pielgrzymów. Piesze pielgrzymki do Częstochowy stały się swoistym fenomenem religijnym i społecznym. Znajdujemy się w centralnym punkcie miasta, na placu Biegańskiego. Tutaj mieści się ratusz miejski. Wzniesiony został w pierwszej połowie XIX wieku. Obecnie znajduje się w nim Muzeum Częstochowskie, w którym stałą ekspozycję stanowią dzieje miasta Częstochowy oraz wystawy zmienne. Na szczycie ratuszowej wieży punkt widokowy, pozwalający zobaczyć miasto z lotu ptaka. Nazwę Jasna Góra nadali temu wzgórzu ojcowie Paulini, którzy zostali sprowadzeni do Częstochowy z Węgier w 1382 roku przez księcia Władysława Opolczyka. Książę ofiarował również zakonnikom przywiezioną ze wschodu ikonę Matki Bożej, której kult przyczynił się do rozwoju Częstochowy jako miasta pielgrzymkowego. Przed przybyciem Paulinów na tym wzgórzu stał tylko niewielki drewniany kościółek. Dopiero zakonnicy, dzięki fundacji Jadwigi i Jagiełły oraz ofiarności kolejnych władców, stworzyli wspaniałą, rozległą budowlę obronną, otoczoną murami i fosą, zwaną Twierdzą Maryjną. Klasztor otoczony jest wałami, miejscem modlitwy i spacerów wielu częstochowian. Wzdłuż wałów, po drugiej stronie fosy, ustawiono na początku XX wieku rzeźby przedstawiające drogę krzyżową. Znajdujemy się w najważniejszym miejscu na Jasnej Górze, celu wędrówek Rzeszy Pielgrzymów. Kaplicy Matki Bożej, zwanej także Kaplicą Cudownego Obrazu. Według legendy autorem obrazu był święty Łukasz, który namalował go na desce od stołu, przy którym zasiadała święta rodzina. Kaplica jest miejscem, gdzie od wieków krzyżują się ludzkie losy, modlitwy, intencje i nadzieje. Stanowi religijne centrum, w którym ogniskuje się duchowa siła narodu. Gotycka kaplica została rozbudowana w XVII wieku, a swój niezwykły wystrój zawdzięcza nie tylko elementom architektonicznym, malowidłom i złotym rzeźbom, ale także wotom dziękczynnym pokrywającym ściany, składanym przez wiernych Matce Bożej. Pod kaplicą mieszczą się krypty, w których spoczywają prochy zakonników i dobrodziejów klasztoru. W większości pochodzą z XVII i XVIII wieku. Bazylika Jasnogórska zaliczana jest do najpiękniejszych i najcenniejszych budowli sakralnych w kraju. Stanowi monumentalne dzieło sztuki barokowej, które powstało pod koniec XVII i na początku XVIII wieku w miejscu spalonej bazyliki gotyckiej.
nawie głównej zwraca uwagę monumentalny ołtarz pochodzący z pierwszej połowy XVIII wieku, przedstawiający scenę wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po bokach umieszczono posągi czterech ewangelistów, a w zwieńczeniu świętych Piotra i Pawła. Jasna Góra jest też wielkim, niezwykle bogatym muzeum zawierającym tysiące dzieł sztuki z różnych epok. Jedno z najwybitniejszych, jakie ostatnio tutaj trafiło, to Golgota Jasnogórska autorstwa Jerzego Dudy Gracza. Bastion Świętego Rocha pochodzi z XVII wieku. Jest jednym z czterech bastionów twierdzy jasnogórskiej, który ostatnio został zrekonstruowany i udostępniony do zwiedzania. Ustawione na jego szańcu kopie starych dział przypominają czasy obrony Jasnej Góry z okresu potopu szwedzkiego. Wewnątrz znajduje się skarbiec pamięci narodu z takimi pamiątkami, jak na przykład wota Lecha Wałęsy. Jest także wystawa dokumentująca walki narodowo-wyzwoleńcze Polaków od XVIII wieku aż po czasy Solidarności i stanu wojennego. Wnętrza bastionu są również miejscem zmiennych, jubileuszowych wystaw. Przed wejściem do Sanktuarium Jasnogórskiego znajduje się pomnik księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pamięci prymasa tysiąclecia poświęcony jest również pobliski dom, w którym mieszczą się pamiątki związane z kardynałem. Jasną Górę otacza szereg zabytkowych uliczek. Za najładniejszą jest uważana ulica Siedmiu Kamienic, którą charakteryzuje zwarta, późnoklasycystyczna zabudowa i efektowne architektoniczne detale, takie jak figurki, sztukaterie czy płaskorzeźby. Podążając ulicą Świętej Barbary, dochodzimy do późnorenesansowego kościoła Świętego Andrzeja i Świętej Barbary. Świątynia jest znana dzięki kaplicy z cudownym źródełkiem, którą licznie odwiedzają pielgrzymi. Według wierzeń woda z tego źródła ma moc uzdrawiającą, szczególnie leczy schorowane i zmęczone oczy. Historia tego miejsca jest związana z legendą porwania obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Według podania święty obraz został właśnie tutaj sprofanowany. W miejscu, gdzie wytrysnęło źródełko, którym obmyto uszkodzone malowidło, postawiono krzyż, a następnie kapliczkę świętej Barbary. Malowidła umieszczone w sklepieniu kopuły ilustrują tę historię. W XVII wieku wybudowano obok kaplicy kościół i klasztor ojców Paulinów. Podczas burz dziejowych budowle były wielokrotnie niszczone i plądrowane. Obecnie mieści się tutaj siedziba nowicjatu paulińskiego. Centralną część w zespole stanowi późnorenesansowy kościół, który po rozbudowaniu w XVIII wieku został przekształcony w trójnawową bazylikę. Świątynia posiada bogaty, neobarokowy wystrój. Ołtarz główny zdobią dwie XVIII-wieczne rzeźby przedstawiające świętych Augustyna i Ambrożego. W centrum umieszczony jest obraz z wizerunkiem świętej Barbary w cennej srebrnej sukience. Ponadto uwagę zwraca barokowa ambona ozdobiona kolumienkami korynckimi i rzeźbami trzech ewangelistów. W budynku na piętrze mieści się barokowa kaplica świętej Anny, którą połączono arkadowym przejściem z klasztorem. W pomieszczeniach klasztornych uwagę zwracają bogate sztukaterie i kolekcje obrazów, tematycznie związanych głównie z Jasną Górą. Nieopodal kościoła, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego, mieści się muzeum archidiecezjalne założone przez biskupa Teodora Kubinę. Zgromadzono tutaj perły kultury sakralnej, obrazy XIV-wiecznych mistrzów, XVI-wieczne ornaty, starodruki z XV wieku, mszał z XVI stulecia, rzeźby i płaskorzeźby.
swoich zbiorach muzeum posiada prace takich mistrzów jak Fałat, Wyczółkowski, Mehofer, Witkacy czy częstochowski Jerzy Duda-Gracz. Podziwiać można bogaty zbiór numizmatów i medali wydanych z okazji pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Częstochowa to nie tylko stolica kultu religijnego, to również miasto szeroko rozumianej kultury, o czym świadczą liczne muzea, galerie i ośrodki życia artystycznego. Miłośnicy poezji Haliny Poświatowskiej mogą udać się do jej muzeum. W sali stylizowanej na pokój poetki stoją meble i osobiste rzeczy artystki. Szal zarzucony na ramę lustra, sukienka w niebieską kratę, aksamitna torebka, stojąca na biurku maszyna do pisania. Wyeksponowane zdjęcia z albumów w połączeniu z bibelotami tworzą intymny nastrój i wrażenie obecności artystki. W drugiej sali zaprezentowany jest dorobek literacki wraz z recenzjami. Każdego roku w listopadzie w Częstochowie odbywają się konfrontacje poetyckie imienia Haliny Poświatowskiej, gromadzące rzesze sympatyków jej talentu oraz młodych twórców. Unikatowa na skalę europejską jest zachowana w Częstochowie i pracująca nadal zabytkowa linia technologiczna produkcji zapałek z lat 30. XX wieku. Ciekawy jest cały proces powstawania zapałki. Kloce drewna osikowego tnie się na cienkie płyty, potem na patyczki, które następnie impregnuje się i suszy w suszarniach. Dalej są one nabijane w otwory automatów zapałczanych. Końcówki patyczka oblewa się parafiną, suszy i formuje łebki poprzez zanurzanie w masie chemicznej, przygotowanej według ściśle określonej receptury, a stanowiącej tajemnicę zakładu. Ponownie suszy się i pakuje w pudełeczka. Oprócz linii technologicznej, zwiedzającym udostępnia się sale wystawowe, w których znajdują się dokumenty związane z rozwojem przemysłu zapałczanego oraz stała wystawa rzeźby z jednej zapałki Anatola Karonia. To muzeum jest jednym z zaczarowanych miejsc na mapie Częstochowy, które koniecznie trzeba zobaczyć. Pozostając w erze pary, przenosimy się na dworzec Częstochowa-Stradom, gdzie mieści się Muzeum Historii Kolei. Powstało ono dzięki zaangażowaniu grupy kolejarzy, którzy uratowali przed zniszczeniem wiele cennych i unikatowych pamiątek. W muzeum można zobaczyć dużą kolekcję lamp kolejowych, tablic pochodzących z wagonów i lokomotyw, sprzęt torowy i różne rodzaje szyn, wyposażenie dawnych kas biletowych, mundury kolejarskie z minionych lat, plany linii kolejowych, taboru, dworców, zdjęcia dokumentujące historię i współczesność kolei. Aż trudno uwierzyć, że to, co do niedawna stanowiło narzędzie pracy, dziś jest tylko eksponatem muzealnym. Rezerwat archeologiczny kultury łużyckiej to jedyna w Europie zachowana w stadium, w jakim została odkryta, część cmentarzyska sprzed 2,5 tysiąca lat. Na trwałe zostało zakonserwowane blisko 100 metrów cmentarzyska z grobami całopalnymi i szkieletowymi oraz z przedmiotami codziennego użytku, takimi jak garnki, misy, czerpaki, bransolety, zabawki. Z badań, które przeprowadzali naukowcy, wiadomo, na jakie choroby cierpieli mieszkańcy tych ziem, jakie były ich zwyczaje i jakich używali metod leczniczych. Badacze odkryli m.in. ślady udanej trepanacji czaszki sprzed 2,5 tysiąca lat. To bardzo pięknie tutaj. Za dokąd ty mnie wiedziesz? Na Przeprośną Górkę. Na Przeprośną? To jest taki ostatni etap pielgrzymów zdążających na Jasną Górę i oni tutaj właśnie spędzają noc, odpoczywają, modlą się, przepraszają, wybaczają sobie winy. Pewnie stąd nazwa Przeprośna Górka. Mhm. A czy ja będę mógł przeprosić tych, których ze mną tam nie ma?
też będę mógł tak przeprosić w duchu? Jeśli tak z głębi serca, to na pewno. To zawsze można. A to świetnie, bo parę osób muszę przeprosić. Ja też. Wybudowano tutaj świątynię ośmiu błogosławieństw, którą poświęcił arcybiskup Stanisław Nowak. W dolnej części znajduje się pierwsze w Polsce sanktuarium Ojca Pio. Mieści się tutaj figura i relikwie świętego, bandaż z krwią, którym owinięte były jego rany na ręce, tak zwane stygmaty. Świątynię otacza pięknie wkomponowana w krajobraz Droga Krzyżowa. Kapliczki Drogi Krzyżowej wytyczono dokładnie według planu obrazującego odległości pomiędzy stacjami Męki Pańskiej w Jerozolimie. Najpiękniejszą częścią regionu jest Jura Krakowsko-Częstochowska, która zachwyca krasowym pejzażem pełnym skalistych wzgórz, wapiennych ostańców, jaskiń i wąwozów. Szlakiem orlich gniazd ciągną się ruiny średniowiecznych zamków owianych legendami, które bieleją resztkami murów na okolicznych wzgórzach. Najchętniej odwiedzanymi miejscami są ruiny zamków w Olsztynie i Mirowie. Miejska Galeria Sztuki usytuowana jest w centrum miasta w pobliżu Jasnej Góry. Posiada jedną z największych w kraju powierzchni wystawienniczych. W galerii organizowane są wystawy promujące twórczość plastyczną artystów polskich i zagranicznych. Wymienić należy cykliczne wystawy i konkursy plastyczne, takie jak Międzynarodowe Triennale Sacrum czy Jurajska Jesień. W specjalnie wydzielonych pomieszczeniach Miejskiej Galerii Sztuki mieści się Muzeum Zdzisława Beksińskiego z kolekcją obrazów Anny i Piotra Dmochowskich z Paryża. Można podziwiać 50 obrazów i rysunków tego wybitnego polskiego artysty. W Częstochowie działa także wiele prywatnych galerii sztuki, jak na przykład galeria Lonty Petry czy Muzeum Wyobraźni. Muzeum Wyobraźni Tomasza Sętowskiego znajduje się przy ulicy Oławskiej. Jest to pracownia, a zarazem miejsce spotkań twórcy i jego dzieł z odbiorcami. Autor uznawany jest przez wielu krytyków sztuki za jednego z najbardziej interesujących polskich artystów współczesnych. Zaliczany jest do twórców nurtu zwanego realizmem magicznym. Jego obrazy można znaleźć w prestiżowych galeriach polskich i zagranicznych. Swoją galerię stworzył tak, by widz mógł się przenieść w świat obrazów, rozbudzić swoją wyobraźnię i stać się jednym z elementów tego dzieła. Częstochowa to duży ośrodek akademicki. W 9 wyższych uczelniach studiuje ponad 45 tysięcy studentów. Największą z nich jest Politechnika Częstochowska, należąca do grona najlepszych uczelni technicznych w kraju. Posiada doskonałą bazę dydaktyczną i infrastrukturę studencką.
Realizuje również wspólne projekty naukowo-badawcze z partnerami zagranicznymi. Oprócz działalności naukowej kultywuje też historię i sztukę. Przy uczelni działa Galeria Sztuki Odlewniczej, w której zgromadzone są dawne i współczesne odlewy artystyczne, między innymi spiżowy dzwon gotycki z 1482 roku, starszy niż dzwon Zygmunta na Wawelu. Drugą co do wielkości uczelnią jest Akademia imienia Jana Długosza. Kształci studentów na czterech wydziałach – artystycznym, pedagogicznym, humanistycznym i przyrodniczym. Prowadzi wspólne badania z wieloma ośrodkami naukowymi za granicą. Chlubą uczelni jest planetarium wyposażone w najnowocześniejszy projektor cyfrowy, jedyny tego typu w Polsce i jeden z niewielu na świecie. Obecne władze uczelni czynią starania o przekształcenie akademii w uniwersytet. Najstarszą wyższą uczelnią częstochowską jest Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej. Szkoła została założona przez biskupa Teodora Kubinę w 1926 roku. Pierwotnie jej lokalizacja mieściła się w Krakowie, gdzie w latach 1953-55 wykładowcą był ksiądz docent Karol Wojtyła. Siedziba seminarium została przeniesiona do Częstochowy w 1991 roku, a jej nowy gmach poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II. Akademia Polonijna w Częstochowie nawiązuje do paulińskich tradycji uniwersyteckich. Rozpoczęła swoją działalność w 1992 roku jako jedna z pierwszych niepublicznych uczelni w Polsce. W rankingu Rzeczpospolitej i Polityki Akademia Polonijna zajmuje pierwsze miejsce wśród niepaństwowych uczelni w województwie śląskim. Uczelnia posiada także swoją filię w Gliwicach. W centrum miasta, w sąsiedztwie świątyni ewangelicko-augsburskiej, wznoszona jest dla społeczności prawosławnej cerkiew. W tym mieście współistnienie różnych kultur i religii poprzez lata zawsze układało się zgodnie. Przy ulicy Waszyngtona mieści się Urząd Miasta, siedziba władz Częstochowy. Tutaj podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące miasta, jego mieszkańców oraz całego regionu. Dwudziestego 7 maja 1991 roku Rada Miasta Częstochowy, zebrana na nadzwyczajnej sesji, nadała tytuł honorowego obywatela miasta Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, a klucz do bram miasta wręczył osobiście papieżowi prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona. Nadaje Waszej Świątobliwości tytuł honorowego obywatela miasta Częstochowy, dowód miłości, wierności i głębokiego przywiązania mieszkańców Maryjnego Grodu, uznając jego najwyższy autorytet moralny. Zdaję sobie sprawę z tego, że Częstochowa to w życiu naszego narodu, w życiu Kościoła, w życiu Europy, a nawet całej ludzkości, znaczy wiele. To jest imię szczególne. To imię nadałam Wam, można powiedzieć, Matka Boża. Jasnogórskie Sanktuarium jest na pewno sanktuarium o wielkim zasięgu, ponadnarodowym, nie tylko narodowym. Szczęść Boże, przyjmijcie, drodzy Państwo, również moje błogosławieństwo w tym dniu uroczystym dla Waszych rodzin, dla Waszych współobywateli, dla Waszych świątyń, a w szczególności dla Jasnej Góry. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Gospodarczą wizytówkę dzisiejszej Częstochowy stanowią zakłady wykorzystujące nowoczesne, zaawansowane technologie produkcyjne. Jednym z nich jest amerykański koncern TRW, największy na świecie producent samochodowych pasów i poduszek bezpieczeństwa. W dwóch zakładach w Częstochowie zatrudnia ponad 3,5 tysiąca osób.
Niedawno uruchomione zostało Centrum Inżynieryjne, zajmujące się projektowaniem rozwiązań systemów bezpieczeństwa. Powstanie centrum to dla miasta i regionu ogromna szansa na dalszy rozwój i zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry. Firma nie poprzestaje na tych działaniach i planuje kolejną inwestycję. Będzie to centrum finansowe obsługujące wszystkie oddziały europejskie. Znaczącą firmą użyteczności publicznej w regionie jest zakład energetyczny Ennion. Dostarcza on energię ponad 300 tysiącom odbiorców. Jest jednym z 5 oddziałów krakowskiej spółki, obejmującym swoim działaniem teren byłego województwa częstochowskiego. Zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej. W trosce o ochronę środowiska dyrekcja zakładu z sukcesem wdrożyła zintegrowany system zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. ISD Huta Częstochowa jest największym i najnowocześniejszym producentem blach grubych w Polsce, cieszącym się uznaniem w całej Europie. Hutnicze tradycje w regionie kontynuuje od 100 lat. Od 2 lat ISD Huta Częstochowa należy do międzynarodowej grupy ISD. W tym czasie prawie dwukrotnie wzrosła sprzedaż blach oraz trzykrotnie eksport. Sukces huty tworzy sprawny polsko-ukraiński zarząd oraz około 4300 oddanych pracowników. Konsekwentna polityka inwestycyjna i ambitne plany rozwoju skutecznie budują pozycję firmy w branży. Zaangażowanie w istotne dla miasta inicjatywy umacnia pozytywne relacje z mieszkańcami Częstochowy. Mówi się, że w Częstochowie jest najlepsza w Polsce woda do picia oraz najlepszy chleb. Szczególnie ceniony jest chleb od Jędryki, wypiekany według tradycyjnej receptury. Piekarnia Lecha Jędryki swymi korzeniami sięga 1948 roku. W ostatnich latach zakład został unowocześniony oraz w pełni skomputeryzowany. Obecnie jest firmą zatrudniającą ponad 60 osób, posiadającą własną sieć dystrybucji wyrobów. Za doskonałe wyroby piekarnia Lecha Jędryki otrzymała wiele wyróżnień i nagród. Między innymi w roku 2002 tytuł Piekarza Roku, a w 2006 chleb mazowiecki otrzymał wyróżnienie w konkursie Jurajski Produkt Roku. Po pracy i nauce czas na relaks. Sport w Częstochowie to przede wszystkim żużel i siatkówka. Drużyny tych dyscyplin należą do najlepszych w Polsce. Imprezy na stadionie żużlowym przy ulicy Olsztyńskiej gromadzą zwykle po kilkanaście tysięcy widzów. Podobnie w hali Polonia na meczach siatkówki. Wypoczynek, rzecz jasna, to nie tylko sport, kibicowanie czy też uczestnictwo w imprezach i wydarzeniach kulturalnych. To również rozrywka, o którą skutecznie dbają menadżerowie częstochowskich klubów muzycznych czy restauracji. Kobieta, proszę cię, bądź ze mną w nocy i w dzień. Bądź kiedy śnieg i kiedy deszcz, bądź ze mną też. Bądź ze mną też. Kobieto, proszę cię, bądź ze mną w nocy i w dzień. Bądź kiedy śmiech i kiedy łzy, zaufaj mi, zaufaj mi. Świat się nam przygląda i nie życzy się. A jeśli jest inaczej, to świat nam cały dzień. Bóg na mnie paruje, Bóg na kopie nas. Ty kto z nas rozumie, to co do nas, to co do nas. Kobieto, proszę cię, bądź ze mną w nocy i w dzień. Przysięgam ci, że nie ma nic, co mogę mieć. Większy sen. Dziękuję pani Agatko za ten dzień wspaniały. Bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Miejsca, pokazała mi pani miejsca, o których nie miałem w ogóle zielonego pojęcia, ponieważ Częstochowa jawiła mi się jak do tej pory z
zza szyby samochodu i tak przelatywałem pryncypialną szosą. Tak. No i poza Jasną Górą niczego w tym mieście tak naprawdę nie zobaczyłem. A tu parę rzeczy zobaczyłem, które mnie naprawdę uwiodły swoją urodą i pięknem tego miasta. A najbardziej chyba Górka Przeprośna, dobrze mówię? Przeprośna Górka. Przeprośna tak. Górka. Tak, bo udało mi się tam w ciszy i skupieniu, mam nadzieję, parę osób przeprosić. Tak. Bardzo się cieszę. No i dlatego zaprosiłem Panią do miejsca, które też już jest mi dłużej troszkę znane, bo się parę razy w tym miejscu zatrzymałem tutaj, do restauracji. Astoria, tak. Obok hotelu Sonex. Tak. I tu bardzo dobrze się czuję i miło czas spędzam. Muszę Pani powiedzieć, że jak tak dzisiaj spacerowaliśmy i oglądaliśmy to miasto, to pomyślałem sobie o tym, że ono ma pewną magię spowodowaną ilością energii, jaka się przez to miasto przewala bez przerwy. Ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj w konkretnej sprawie, żeby się pomodlić na Jasnej Górze, te setki, tysięcy i potem idzie to w miliony ludzi. Ileż to jest takich energii, ile tu próśb złożono, ile łez wylano. Tak. Maria wskazuje Wam również drogę tego rozwoju. Drogę, którą jest Chrystus. Jest to droga strumna, droga wąska i trudna. Dlatego jednak, kto pragnie iść nią dalej według wskazań Ewangelii, jest to droga, która prowadzi do prawdziwej radości. Thank you.